Katechizm mówi nam, że jednym z uczynków miłosierdzia względem duszy jest pocieszać strapionych. W dzisiejszym świecie można spotkać wielu ludzi, którzy są przygnębieni, zatroskani i zbytnio się martwią o wiele różnych spraw. Wielu ma takie przykre doświadczenie z przeszłości, trudne sytuacje rodzinne, które wywołują smutek u nich. Ludzie się smucą, bo odnoszą porażki życiowe. Ich plany nie są realizowane. Mogą być smutni, gdy popełniają grzech. Smutny można być wtedy, gdy stajemy w prawdzie o nas samych i widzimy, jacy jesteśmy naprawdę. Te i różne inne sytuacje mogą wpływać na to, że ludzie są smutni. Jak im pomóc? Oddaj im czas, zrezygnuj ze swoich spraw i poświęć je dla tej osoby, by móc jej pomóc. Ofiaruj im swoją obecność, bądź blisko nich jak przyjaciel, towarzysz im w ich trudach. Pociesz dobrym słowem. Świat przecież się nie zawalił, a każda przeciwność, porażka, trudność może być talentem, może być darem. Zrób coś dobrego dla nich. Dobry uczynek albo prezent. Coś, co może dodać otuchy tej osobie. Służ im swoją radą. Nakieruj. Pokaż, co jest złe, co ich niszczy, a co dostrzegasz, patrząc z boku. Modlitwa. To zawsze najlepsza pomoc i lekarstwo na choroby duszy. Przyprowadź taką osobę do Jezusa, przed Najświętszy Sakrament, bo On jest tym, który wie najlepiej, jak pomóc człowiekowi. Z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Błogosławiony Bóg i Ojciec, Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, Ten, który nas pociesza w każdym naszym ucisku, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakimkolwiek ucisku, tą pociechą, której doznajemy od Boga. Maryjo, pociecho strapionych, módl się za nami.